Cześć, jestem Ala. Jestem z Kalisza. Nie wiem, co mam powiedzieć o sobie. Cześć, Cześć, Ala. Ala. Tak, jak na spotkaniu A. No, ja lubię grać na gitarze, lubię generalnie muzykę, lubię różne sporty, praktycznie wszystkie, najbardziej piłkę nożną. Prowadzę scholkę u mnie w parafii i generalnie tak sobie żyję. Tak. O. I ksiądz Adam właśnie bardzo ładny wstęp zrobił do swoją wypowiedzią, do mojej wypowiedzi, bo powiedział o przekraczaniu jakichś swoich też granic po to, żeby jakby pokonać szczyt i być też dla innych. I to jest właśnie coś, co sytuacja też się wiąże z księdzem Adamem, który się mnie spytał wcześniej, czy będę prowadzić konferencję wierszem, będę mówić. Powiedziałam mu, że się na to nie przygotowałam. Ale powiem wam to samo, co powiedziałam przy ósmych klasach, że wymyśliłam na poczekaniu wiersz, który ma dokładnie dwa wersy i brzmi on tak. Dostałem sam, przekazuję wam. I na tym właśnie chciałam, żeby oparła się moja konferencja, może za dużo powiedziane, moja wypowiedź. No, ale pamiętaj, że jesteś w grupie wierszokletów i to nie ginie. Ta grupa Nie, to trwa. nie. No, także Zdecydowanie. wiersze i rymy są w tobie. Tak. Okej, no to generalnie z tym hasłem dostałem sam, przekazuję wam, chciałabym rozpocząć. I rozpocząć od samej, ksiądz mi tam wyświetla te zasady. O, są, dobra, okej. I właśnie zaczynam od nazwy apostolstwo, które oczywiście no, kojarzy nam się od razu ze słowem apostołowie, bo jedno z drugiego się wywodzi, wiadomo, od tego powstało to słowo. I to apostolstwo jest o tyle ważne, że my siebie samych też w tym wszystkim, co robimy, fajnie byśmy porównywali do takich apostołów, ponieważ apostołowie to nie była taka grupka, która sobie stwierdziła, hej, wiecie co, w sumie to fajny jest sobie, posłuchamy Pana Jezusa, który coś do nas mówi i polepszymy naszą wiarę i my będziemy super. Oczywiście oni dążyli do tego, aby pogłębić swoją wiarę, aby być stawać się coraz lepszym, ale to nie było jakby głównym celem i ich, jakby nie było to głównym celem, który Bóg im no dał, który Bóg im wymierzył, pokazał. Dlatego, że jakby głównym celem było to, co kiedyś, co było też, co powiedział, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. I więc jakby głównym celem apostołów nie było to, żeby się nauczyć, czy tam dowiedzieć czegoś dla siebie, po to, żeby oni wiedzieli, oni byli super, oni byli zbawieni, oni byli ekstra, tylko chodziło o to, żeby oni się nauczyli, dlatego żeby oni mogli dawać coś innym i przekazywać im to dalej. I jakby odnosi się to też do nas. Oczywiście, no nie, pewnie nie aż w takiej skali, że idziemy na cały świat i nauczamy wszystkie inne narody, wszystko ten, ale chociażby na takim naszym małym terenie, na terenie na przykład naszej parafii, naszego miasta, czy nawet czasami naszego kraju, zależy jakby kto ma jakie możliwości rozwoju, ale mimo wszystko jakby apostolstwo jest bardzo dosłownie powiedziane na przykładzie apostołów, że uczymy się, czy tam dowiadujemy się, czy mamy swoją wiarę nie dla siebie po to, żeby my sobie będziemy wierzyć, mamy, że tak powiem, taki swój zamknięty krąg, kółko wzajemnej adoracji, tylko to, żeby dzielić się tym z innymi i żeby uczyć się po to, aby dawać siebie innym. I jakby to nie chodzi, właśnie w RSM-ie nie chodzi nam tylko o wiarę, tylko o to, żeby pogłębiać swoją wiarę, tylko żeby pogłębiać swoją wiarę po to, żeby przekazywać to innym. I właśnie teraz, jakby jeżeli chodzi o te pierwsze dwa punkty, bo chciałabym je trochę połączyć, tego apostolstwa, czyli punkt 15 jest wspólnota parafialna, jest miejscem naszego włączania się w życie Kościoła. Wspólnota RSM w miarę swych możliwości wspomaga duszpasterzy i wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży w parafii. I ten ważny dopisek, szczególnie w wypadku przygotowania do brzmowania. O tym bym na początku chciała powiedzieć, bo przygotowanie do brzmowania jest bardzo ważne w naszej parafii, czyli w naszych parafiach ogólnie, w naszej wspólnocie jako RSM. Dlatego, że tam mamy największą możliwość i największą okazję do tego, żeby właśnie wypełniać to apostolstwo, żeby przekazywać swoją wiarę innym osobom. Dlatego, że jakby mało jest takich osób, które samo w sobie powie,
Hej, wiecie co, bo ja bym chciał się od was czegoś dowiedzieć i ja bym chciał przystąpić do RSM-u po to, żeby się od was uczyć. Mało jest osób na tyle odważnych, które same bez żadnej zachęty jakby z góry by poszli i pomogli się, hej, z czego się chcemy dowiedzieć albo coś zrobić. A w ogóle mamy taką prośbę, weźcie nie wyłączajcie kamerek, bo aktualnie się czuję, jakbym mówiła konferencję do księdza Kuby, który raczej już to wszystko ogarnia, więc tak się, że tak powiem, no, tak bym chociaż widziała jakąkolwiek twarz przed sobą. Czuję się jak na zdalnych nauczyciel. Tak, no jak moja babcia od biologii zawsze mówi, ale proszę państwa, jesteście tam, bo ja mam wrażenie, że mamy do tego telewizora i mi nikt nie słucha. No, także okej, okay, wracając do tematu. Właśnie ta pomoc przy bierzmowaniu jest o tyle ważna, że możemy przez to jakby dawać siebie innym w jak najprostszy sposób, bo dzisiaj nawet jak było, jak miałam te swoje 5 minut na ten temat dla ósmoklasistów, to przed moją wypowiedzią ksiądz Kuba puścił wypowiedź, jakieś kazanie księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który powiedział takie zdanie, które mi się wtedy strasznie spodobało i ja sobie nawet zapisałam, bo mi się bardzo spodobało. Brzmiało ono tak. Bierzmowanie nie jest dla was. Dla was to był chrzest. Bierzmowanie jest po to, abyście byli dla innych. I naprawdę bardzo mi się podoba to zdanie, się to napisano dwa zdania, ponieważ bierzmowanie, tak jak my przyjęliśmy bierzmowanie właśnie nie po to, żeby my byli super, my jesteśmy w ogóle ekstra czadowi i wszystko i mamy swoje dla siebie. I nie jest to oficjalne pożegnanie z Kościołem, tylko po to, aby nasza wiedza i nasza wiara i to, co my otrzymaliśmy, przekazywać właśnie dalej, aby móc pokazać innym, jak iść za Chrystusem, tym, którzy nie potrafią sami tego zrobić, albo tym, którym po prostu potrzebna jest pomoc, bo jakby każdy z nas potrzebuje jakiegoś wzorca, każdy z nas się na kimś wzoruje. No. Chwila. Coś jeszcze tutaj chciałam powiedzieć. Tak sobie nawet pisałam, czy coś ważnego. Dobra, chyba do tego punktu to tyle. Może mi tam ksiądz przełączyć dalej? O, super. Chyba takie fajne przejście. Dobra, drugi, 16 punkt. Zaangażowanie w działalność wspólnoty lokalnej w parafii jest konkretnym wyrazem naszego budowania cywilizacji miłości. Główna odpowiedzialność za wspólnotę spoczywa na opiekunie RSM i animatorach, jednakże każdy z nas osobiście współtworzy i odpowiada za swoją wspólnotę. Okej, zaangażowanie w działanie wspólnoty, ale również zaangażowanie w działanie parafii, ponieważ tak jak nie chcemy być takim właśnie kółkiem wzajemnej adoracji, tylko chcemy, aby nasze działania też miały jakiś skutek nie tylko dla nas, ale też dla innych. I to mogą być takie proste działania, jak na przykład to, że sobie, nie wiem, budujemy szopkę albo budujemy grób, albo no, takie rzeczy, które bardzo duże mają też oddziaływanie na nas. Podam taki przykład u nas jakiś rok temu chyba, jak budowaliśmy, to była chyba szopka, chyba mi się wydaje, że to była szopka na Boże Narodzenie i wtedy jakieś tam fakty kaliskie czy inny tam portal zrobił na Facebooku taki tam post, że no, że wszystkie tam groby, szopki z tam diecezji kaliskiej, zdjęcia. No i generalnie było zdjęcie praktycznie wszystkich szopek, oprócz tej z naszej parafii, bo no, pewnie jakby jest to dosyć nowa parafia w Kaliszu, istnieje od tam chyba 5 lat. Więc no za bardzo jakby często jest pomijane w takich różnych rozrachunkach. I ja naprawdę budując tę szopkę i potem czytając komentarze pod spodem ludzi, którzy pisali, a nie wstawiliście, wielki minus, nie wstawiliście najładniejszej szopki w Kaliszu, wstawiliście jakieś inne szopki, a tej z parafii na Chmielniku nie wstawiliście. I ja osobiście byłam wtedy po prostu taka dumna z ciebie i z innych ludzi, którzy budowali tę szopkę i czułam taką satysfakcję właśnie z tego, że to było takie mały gest, tak, no bo te powiedzmy 2 godzinki czy 3, które robimy sobie coś dla parafii i w tym momencie ludzie inni doceniają to, tak, i jakby jest to też dla nich, bo wiadomo, że w każdej parafii powinna być szopka czy jakiś grób na święta wielkanocne, który też się łączy z punktem 18,
tam o tych obchodzeniu świąt. Tak, właśnie to. Najważniejsze celebracje liturgiczne i tam właśnie jest Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, między innymi w naszych parafiach łączymy się w nich przygotowanie. I tutaj właśnie również odnosi się ta szopka czy inny grób. Super, Rafał. Wszystko przed tobą. Okej, okay. I właśnie tutaj jest też powiedziane w tym punkcie 18, wiem, że ominąłem jeden punkt, ale zaraz do niego wrócę. Jest też ważny ten dzień urodzin ojca Leona Deona, który jest odczytany 14 marca i w nim też z tego, co mówili, tego, co tam było też planowane, żeby były na przykład przyjęcie do RSM-u wtedy, bo to faktycznie jest dla nas bardzo ważny dzień, który często jest w sumie tak trochę, nie wiem, pomijany, a no myślę, że jakby jest on dosyć znaczący, więc powinniśmy się trochę włączyć w tego przygotowanie. Okej. Okay. I chciałabym jeszcze, może mi ksiądz do tego 17 przełączyć? Tak, mam mniej więcej mut Moniki w tym momencie, ale próbuję się ogarnąć. Okej, okay. Mamy punkt 17. Oni mnie tak rozśmieszają, że nie mogę się skupić na tym, co mówisz. Widzisz moją twarz? Widzisz moją twarz? No właśnie. Już przepraszamy, już nie będziemy więcej o szopkach i oborach pisać. No, jak pracować z takimi ludźmi? No dobra, wracając do tematu. 17 punkt jest rozwój wspólnot to ważne zadanie dla wszystkich osób będących w formacji. Staramy się o to, aby wspólnota była otwarta na nowe osoby, które będą przyjmowane życzliwością i otaczone szczególną troską. To jest też połączone z tym, co mówiłam, żeby to nie było nasze w kółko wzajemnej adoracji, tylko żebyśmy otwarci byli na inne osoby, ale również, żeby nasze działania wychodziły też jakby do różnych ludzi, dookoła. I chciałabym też podać przykład takich akcji, które my podejmowaliśmy i jakie działanie ma też wspólnota, co też trochę może nawiąże do tematu Moniki. Oto na przykład sobie ustawię takie ładne tło. Takie, o, wam pokażę. Dowiedziałam się o tym, że jest takie coś organizowane jak właśnie jak świąteczna zbiórka żywności, która była organizowana przez HOPS w Kaliszu, czyli Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej. Dowiedziałam się o tym w poniedziałek, zbiórka była do piątku. Wiadomo, że u nas jakby, że generalnie w wszystkich parafiach najwięcej osób jest w niedzielę, więc najlepiej, jeżeli ogłosi się jakieś ogłoszenia tego typu w niedzielę, no bo wtedy najwięcej osób o tym wie. U nas w dni powszednie na mszy jest może od 5 do maks 10 osób, więc generalnie rozgłos mały. Ale stwierdziłam, że damy radę, musimy się trochę też zaangażować w to, bo warto jest po prostu pomagać. I ja, no, mimo tego, że ja byłam koordynatorem tej akcji, to poprosiłam jedną koleżankę, która jest dobra w grafice komputerowej, aby zrobiła plakat właśnie ten, który tu widzicie. Ja przesunę. Patrzcie, taki piękny plakat. Napisałam posta, ale jednak osoby z RSM-u od nas to udostępniały ten post, bo to też jest ważne. I w tym momencie odkrywa się działanie wspólnoty, bo my dajemy coś innym, ale właśnie nie ja daję coś innym, tylko moja wspólnota daje coś innym. I to, mi się wydaje, jest najważniejsze w sumie w tym, aby to apostolstwo nie było takie na zasadzie naszych akcji takich jakichś, nie wiem, ja zrobię coś, tylko my zrobimy coś. I to się bardzo łączy z tym, co Monika dzisiaj mówiła też o tym, o naszej wspólnocie, o tym, żebyśmy my działali razem i żebyśmy nie byli tylko tak na pokaz, ale faktycznie byli ze sobą na dobre i złe, bo w tym momencie jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy my zgrani, to jesteśmy w stanie dawać siebie innym ludziom. I ostatni tam punkt, jaki był, ksiądz mi przełączy, 19. Sercańskie Dni Młodych to nasze doroczne święto, w którym powinni wziąć udział wszyscy przyjaciele duch. No, każdy, kto był na SDM-ie, nie powie, że nie wiem, że się nudził, że było źle, że było niefajnie. Ja na SDM-ie byłam, no niestety, tylko 2 razy, ponieważ tyle mogłam pojechać ze względu na to, że że w zeszłym roku też się nie odbyła, wcześniej trochę wiekowo się nie apałam, bo jestem jednak w gronie tych młodszych, ale jednak
gdybym miała wybrać w ciągu całego roku jeden wyjazd, na który bym pojechała, jeden, gdzie bym opuściła dom na powiedzmy jedną noc chociażby, to byłby to SDM. I jednak, no naprawdę, ja bym nie wybrałabym pielgrzymki, nie wybrałabym jakiś wyjazd na przykład na narty, nie wybrałabym wyjazdu nad morze z rodzicami albo do Chorwacji, albo gdzie indziej, tylko wybrałabym SDM, bo jednak to jest taka kwintesencja tego naszej wspólnoty, naszego RSM-u i naszego apostolstwa też w pewien sposób, bo jednak to wszystko w tym momencie się ze sobą łączy, bo jednak dzielimy się tym z innymi ludźmi, którzy tam są wokół nas. I ja na przykład wam powiem taką historię, że kiedy jechałam pierwszy raz na SDM, to się tak strasznie tym podjarałam i było wow, super, ekstra i w ogóle, bo jeden SDM. I jakieś tam udostępnienia gdzieś między innymi w internecie, no bo wiecie, bo internet ma największą siłę aktualnie przebicia. No i to były te żółte koszulki, to był ten chyba 25 SDM, czy jakoś tam, tak to było. No i patrzę, jedna moja koleżanka coś tam kliknęła, że jest zainteresowana. No i ja tak mówię, że ej, Klaudia, idziesz z nami na SDM? Ona mówi, wiesz co, no jakoś tak, no nie wiem w sumie, czy ten... W końcu się okazało, że były to generalnie przyczyny, no, finansowe. Więc generalnie, wtedy jeszcze jak na parafii był ksiądz Kuba, to stwierdził, o nie, tak nie może być, żeby ktoś nie jechał, jak nie ma pieniędzy, to tak w ogóle nie może być. I w tym momencie jakby odkryło się to nasze też apostolstwo, bo jednak osoby, które tam były, mówi: hej, chodź z nami, hej, my ciebie zgarniemy, my nie jesteśmy zamkniętym kółeczkiem, tylko my weźmiemy ciebie, chociaż nie znamy cię, ale hej, bądź z nami w namiocie, bądź z nami razem, ja też w sumie ledwo znam, ale nie, chodź z nami, będzie z ekstra. I jakby to myślę, że jest taka właśnie kwintesencja tego, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, żeby nie być tylko takimi osobami zamkniętymi na swoje towarzystwo, że my się dobrze ze sobą dogadujemy, że my jesteśmy fajni, że my jesteśmy w swoim gronie, ale inni ludzie jakby no po prostu są gdzieś tam, ale w sumie nas nie bardzo nie interesują. To jest pewnego rodzaju taka misja też, którą my podejmujemy, wstępując do tego RSM-u. I to jest też taka fajna sytuacja, kiedyś była, jak jeszcze ksiądz Kuba był u nas na parafii, powiedział takie sławetne słowa, które go prześladują od kilku lat już. Tak, tak, księdza. Nie jestem tutaj dlatego, że was lubię. I to były słowa, które po prostu potem cisnęliśmy bekę przez kolejne do dzisiaj. Bo... Ja tylko dopowiem, Ala, żeby wszyscy wiedzieli. Jesteśmy na spotkaniu wspólnoty, w grupie jest, nie wiem, było tam z 10 osób i coś zeszło na to, że czy ksiądz nas lubi, czy coś takiego. I ja wtedy im powiedziałem, że ja tu nie jestem dlatego, że was lubię. Jestem tu dlatego, bo Pan Jezus mnie do was posłał. A to, że lubię, to jest inna sprawa. Gdybym was nie lubił, też bym z wami był. To było w takim kontekście, nie? Znaczy, co się pojawiło w głowie młodzieży, to ja potem przez lata cierpiałem za to, ale mimo wszystko ja się z tych słów nie wycofuję. Tak, słowa były trochę, że tak powiem, w pierwszym odczuciu wręcz jakąś obelgą, ale po dłuższym przemyśleniu tak o to głównie chodzi, że my jesteśmy wspólnotą, my siebie lubimy, to jest oczywiste. No wiadomo, że nie wszyscy może do siebie pałają jakąś, nie wiadomo jaką miłością, że wszyscy tutaj w ogóle jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale no lubimy się tak, jesteśmy w jednym gronie, jesteśmy jedną paczką, ale właśnie nie jesteśmy tutaj dla siebie, dlatego, że się lubimy, tylko jesteśmy tutaj dlatego, że mamy wspólny cel i dlatego, że my chcemy jakby swoim działaniem wspólnym prowadzić też innych do najwyższego celu, czyli do zbawienia i prowadzić, jakby pokazywać też innym naszą drogę. I to bym chciała, że tak powiem, już lądować będzie trochę krócej, czy Bartek, czy Monika, ale już chyba miałam najmniej punktów, tak mi się wydaje. I chciałabym zakończyć tym sławetnym rymem od 7 boleści. Dostałem sam, przekazuję wam.